Warszawa, Warszawa, wszystkiego ciekawa. Proszę Państwa, jakby tak pojechać do prawosławnych, żeby nie kaszleć, żeby nie chrumczeć, żeby nie pobrechiwać, no to przecież to chyba nic prostszego nie ma, jak tylko pojechać do tej Anglo-Ameryki, Białystok stąd. No choćby sprzed Pałacu Kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa. Radio Kuncika opowiada. Że do Anglo-Ameryki Białystok jest po prostu 185 km. 185 km. 185 km do Anglo-Ameryki Białystok. Warszawa marzy. Marzy Warszawa. O Anglo-Ameryce Białystok, ale to trzeba się wziąć do roboty. Trzeba coś robić, modlić się. Walczyć o zasady, ideały, dać się uduchowić, a nie tylko krwa. W internecie wiecie Państwo, że ten YouTube tak nisko spadł, że propaguje, proszę Państwa, na wszystkich frontach tę Baśkę, blog. Krwa. Ale co sekunda, ale jaki spam. I komputer tego nie widzi, bo jeżeli można na tym zarobić, to ja wiem, można i na narządach ludzkich, na śmierci też pogotowie zarabiało. Także no dzisiaj staruszka siedziała na Jegańskiej 20 Praga Południe i mówi, że wszędzie Żydzi są. W sądach Żydzi, ja mówię, no Żydzi, ale jak teraz linia Mysia weszła, to się to będzie wycofywać powoli. No nie jest to łatwe. Bo chciwość i pazerność i podłość jest tak szybka. Na szczęście mówię do tej staruszki, wie pani co? W internecie pokazali klasztor tu w Polsce, bo jesteśmy w Polsce, a gdzie mieszkania ludziom zabierają, pieniądze też zabierają, wysysają. No tak samo w średniowieczu kiedyś te kościoły robiły, jak i teraz na przykład spółdzielnia Sław. Jak Janek Witek umarł, proszę Państwa, to w Dolnym Zamku Bolec, w Górnym Zamku Drut. A pani prezes spółdzielni Sław, jak tu wysłałam też czekającą taką litkę, no to ona powiedziała, że ona o niczym nie wie. No to przecież ręka rękę kryje. Co ona powie, że ona wie? A sprzątaczka wydała i tę prezesową spółdzielni Sław i całą tę spółdzielnię Sław. No tutaj na Saskiej Kępie, bo jesteśmy w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją. Sprzątaczka mówi, dobrze, żeście klucza nie oddali, bo oni chcieli tu już wejść. No to czyli oczyszczacze mieszkań i jeszcze oni się obrażają na to, że ktoś mówi oczyszczacze mieszkań. To teraz, proszę Państwa, Szydło mówi, że rozkradliście Polskę na 50 miliardów, a teraz w nocy słyszałam, że na 150 miliardów i teraz kto, co i jak i kiedy odda. Ale widzicie Państwo, że z ludzi ostatnie soki wyciskają, a tutaj, proszę Państwa, dziady sobie na wycieczki będą latać do Bułgarii. Jedziecie? 507. Jedziecie. Także taka jest Warszawa. Radio to KFM Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra. Radio Conchita.